James Balcer czy Jakub Balcerek? Dzisiaj pan Petrow ma okularki w Wodunie oraz w Kurwik i zapraszam do dzielnych górali z Podbeskidzia. Kuba przysyła nam swojego save'a z Podbeskidziem Bielsko-Biała i pisze, że udało mu się awansować i będzie walczył o utrzymanie w Ekstraklasie, a może i o coś więcej. Niepokoi go jednak jedna rzecz. Końcówkę sezonu miał zupełnie do niczego, a sam awans zawdzięcza przewadze wypracowanej we wcześniejszej fazie rozgrywek. Wie, że to może być zmęczenie, ale teraz, kiedy będzie grał w wyższej lidze, intensywność spotkań jeszcze wzrośnie. Czego się obawiam i ma wrażenie, że jego ofensywna taktyka, która była killerem, ostatnio zawodzi i każdy go albo klepie, albo rozgrywa długimi piłkami jak chce. Kuba, James, zaglądamy do ciebie. Preferujesz styl oparty na pressingu, słabo z dyscypliną, gra trójką z tyłu na aferę, długie podanka będą tutaj do dwóch napastników. No to bardzo mocno tu zabiegasz tych swoich wahadłowych, ale nie uprzedzajmy wypadków. James, słuchajcie, od trzech sezonów buduje Podbeskidzie i w końcu zbudował awans do Ekstraklasy z Zagłębiem Sosnowiec, będzie tutaj wchodził w szranki. No i spójrzmy, no jak na lidera przystało. Oczywiście spisuje się dużo lepiej w pierwszej lidze niż rywale. No tutaj celność podań nas nie martwi, skoro gramy na aferę. Gorzej jest z tymi ślizgami. I gorzej jest tutaj z tymi oczekiwanymi straconymi golami, no bo ta średnia powinna być dużo, dużo wyższa niż tylko 0,27, mniej niż średnia ligowa. Zobaczmy w takim razie, co tu Kuba, niewiele tu Kuba analizujesz i głównie ofensywę. No musisz troszkę jednak popatrzeć na swój zespół pod kątem również defensywy, tego jak oni bronią, szczególnie, że tutaj jak widzimy tych prób jest mniej, tych wybić jest mniej. To może wynikać również z tego, że z tym blokiem u ciebie nie jest najlepiej. No to patrzmy przede wszystkim w skład, na którym już widzimy atrybuty mentalne. One są bardzo ważne pod koniec sezonu. Jeżeli przelecimy sobie ten twój skład, zobaczmy tutaj, jak oni grali. O właśnie, ci, którzy grali najczęściej, powiedzmy tak, po 15 meczów w sezonie i więcej, no to jeżeli podświetlimy sobie ich atrybuty mentalne, które są im potrzebne do tego, żeby również w końcówce, kiedy przed zespołem jest coraz więcej ważnych meczów, spisywać się dobrze. No z tą determinacją nie jest tu najlepiej, w szczególności u takich zawodników jak Stancik, jak Wieczorek, ale również Bonifacio, Rodriguez. Widzisz, masz tutaj w pierwszym składzie również Polkowskiego, którzy mają bardzo niskie te parametry. To nie będą zawodnicy, którzy czy w końcówce tych spotkań, czy w całej końcówce sezonu będą za wszelką cenę dążyli do zwycięstwa. Natomiast zwracaj uwagę na takich zawodników, którzy znajdują się gdzieś dalej od boiska, czy na ławce rezerwowych, czy wręcz w głębokich rezerwach. Może mają troszkę mniejsze umiejętności, ale z taką determinacją 18 Rafael Silva byłby już dla mnie człowiekiem pierwszego wyboru, gdy nie idzie. Dominik Frelek, zobaczcie, Hammond, Stasik, Stalczet, oni wszyscy mają tutaj atrybuty powyżej 11, powyżej 12, niektórzy po 14. Takich zawodników w końcówce sezonu szukamy, takich właśnie jak Dawid Kukuła. Nie sądzę, żeby jego nawet niskie atrybuty nie pozwalały mu gdzieś w końcówce, szczególnie, że jest napastnikiem, wejść pod koniec, spróbować szarpnąć, szczególnie jeżeli jeszcze u takich zawodników gdzieś w raportach znajdziemy wzmiankę, że potrafi na przykład grać w ważnych meczach. No tu akurat nic takiego nie widzimy, ale
Jeżeli znajdziesz takich zawodników, którzy wraz z niską determinacją mają jeszcze kłopoty z utrzymaniem formy albo nie lubią grać w ważnych meczach, no to z tymi zawodnikami miałbym największe problemy i zastrzeżenia. Patrzcie też, kochani, na morale tej drużyny, wystawiając skład w ostatnich spotkaniach. To morale jest bardzo ważne, to jak oni reagują na przedmeczowe konferencje, jak reagują na wasze rozmowy, na zebrania z zawodnikami. Korzystajcie z opcji zebrań, szczególnie w końcówce sezonu, żeby obudzić. No i rotujcie. Rotujcie jak najwięcej, nie ma nic złego w tym, żeby zawodnik, który w ostatnich spotkaniach grał dobrze, ale zbliża się końcówka sezonu i on zdecydowanie gdzieś tam zawodzi, no to trzeba go posadzić na jeden czy dwa spotkania. Niech przemyśli, niech się zastanowi, dać szansę kolegom, szczególnie tym, którzy czekają na tę szansę i mają wysoką determinację. Ale mieliśmy zajrzeć do taktyki. James bardzo, bardzo ofensywnie. Dwaj boczni wahadłowi na ataku w takiej taktyce z trzema obrońcami i dodatkowo ci trzej obrońcy w zasadzie dostają wsparcie w drugiej linii tylko od pomocnika odbierającego piłkę. A dlaczego jest to wsparcie nieskuteczne, już wyjaśniam. Pomocnik odbierający piłkę jest związany akcją rywala w defensywie. On będzie głównie naciskał, szczególnie jeżeli ta linia nacisku jest wysoka. Tutaj akurat jest dużo przestrzeni między liniami, ale to tylko może powodować, że tenże pomocnik odbierający piłkę, on będzie biegał tutaj między liniami dokładnie tam, gdzie znajduje się akcja. On nie będzie trzymał strefy, on nie będzie blokował ci tu centrum, nie będzie blokował przedpola. Jeżeli dodatkowo twoi rywale złapią cię bardzo wysoko, a to musisz, kochany, sprawdzać, musisz sobie tutaj poprosić swoich analityków o te mapy strefowe, gdzie wy tracicie posiadania. Jeżeli tracicie te posiadanie bardzo wysoko, to bardzo dobrze, tyle że mając w swojej taktyce takich bardzo ofensywnie zaangażowanych wahadłowych, którzy dodatkowo są jedynymi zawodnikami w tej taktyce oprócz Metcali, którzy zapewniają ci szerokość, no to oni z reguły będą łapani na tym straconym posiadaniu bardzo wysoko i wówczas minie chwila czasu, zanim oni zdążą wrócić na swoje pozycje, pomóc tej trójce pozostawionej z tyłu w zadaniach defensywnych, podczas gdy pomocnik odbierający piłkę, owszem, opóźni przez chwilę, jeżeli znajdzie się akurat w tym rejonie boiska, opóźni rozpoczęcie jakiegoś szybkiego kontrataku, jakiegoś bezpośredniego podania czy szybkiej dystrybucji tej piłki przez rywali do swoich napastników, ale już w drugiej i w trzeciej fazie obrony on raczej nie będzie pomagał tu kolegom. On będzie aktywnie biegał za piłką, szukał tego posiadania rywala i próbował tam przeszkadzać. Środkowy pomocnik z zadaniem ataku, no, będzie bardzo często, szczególnie jeżeli prowadzimy faworytów, będzie często widziany w polu karnym i tuż przed nim. Metcala na wsparciu głównie będzie tutaj ubezpieczał te szerokie pozycje po prawej stronie i powiem uczciwie, że o ile nie jest to zawodnik obdarzony wysokimi atrybutami gry bez piłki, przewidywania i współpracy, a o tym akurat twoim wybrańcu trudno to powiedzieć, choć być może masz tutaj lepszych wykonawców do tej roli, no to trudno mu będzie odnaleźć się w tej roli wypełniającej półprzestrzeń, ubezpieczającej szerokie strefy po obu stronach boiska. On raczej będzie czytał tę grę troszkę wolniej i znajdował się w tych pozycjach troszkę później niż zwykle. Więc ja bym raczej stawiał tutaj na takiego drugiego środkowego pomocnika z funkcją wsparcia. On będzie lepiej zabezpieczał i lepiej też współpracował, szczególnie jak widzisz,
zna się tutaj już z kolegą na boisku dość dobrze. Pojawienie się tej linii na to wskazuje. On będzie lepiej zabezpieczał ten zespół w defensywie razem z tym Mecalą na wsparciu, podczas kiedy te wysokie pozycje waszych wahadłowych mogą być dalej utrzymane. No, druga uwaga. Jeżeli macie rzeczywiście taki zespół zorientowany na te pionowe wejścia, nie starajcie się dodatkowo tego podkreślać wąską rozpiętością ataku. Dajcie raczej tutaj troszkę szersze, nawet jeżeli nie bardzo szerokie, to dość szerokie przy tej pozytywnej mentalności. Dość szeroką rozpiętość. To pozwoli troszkę rozciągnąć waszych obrońców, umożliwić tym ze graczom właśnie, którzy pionowo wchodzą w pole karne, albo tym, którzy wręcz czyhają tu przy obrońcach na odrobinę wolnej przestrzeni, na to, żeby tę przestrzeń znaleźć. Jeżeli dodatkowo atakujecie tu środkiem, jeszcze podkreślacie tą szerokość, zawężając swoje ataki, no, utrudniacie sami sobie znajdowanie tej przestrzeni, szczególnie, że mamy tutaj zaznaczone podania na wolne pole i atak środkiem, w związku z tym, no, wszystko co tutaj najlepszego dzieje się w środku, jeżeli rywal jeszcze dodatkowo wyjdzie takim ustawieniem z użyciem defensywnego pomocnika, robi się tu w środku kocioł, ci wasi szerocy gracze są trochę bezradni, nie mają do kogo podać, są osamotnieni, bardzo często wyizolowani, no bo tutaj ci gracze raczej będą zapewniali głębsze opcje w obronie, opcje podaniowe. Więc raczej starajmy się przynajmniej zagrać szeroko. Jeżeli ta szerokość was przeraża, zawsze pamiętajcie, że możecie troszkę tę szerokość obniżyć sobie mentalnością. Przy standardowej mentalności ta szerokość też się zawęzi, ale grając faworytem zostałbym przy pozytywnej i nie bał się tej szerokości w grze. Nie podkreślał też dodatkowo ataków środkiem pola, które powinny być raczej charakterystyczne dla drużyn, które mają gdzieś w środku z przodu w ofensywie graczy szerokich, jakichś skrzydłowych klasycznych albo skrzydłowych ofensywnych, którzy powodują, że ich odważny ruch już nawet w pierwszej fazie przejściowej ataku pozwala zaabsorbować trochę bocznych obrońców i rozciągnąć trochę te szyki. Wtedy robi się więcej miejsca w środku i wtedy te ataki środkiem pola mogą się powieść. Przy takim wariancie, no, jesteście dość przewidywalni i dość łatwo was zablokować. Krótsze podania, tempo skrajnie wyższe. Spróbuj też przynajmniej jeden taki wariant, w którym zmniejszasz sobie trochę tempo, a dajesz zawodnikom trochę więcej swobody w podejmowaniu decyzji. Wtedy, jeżeli wyłączymy te ataki środkiem pola, zobaczysz, jak ładnie zróżnicują się twoje akcje. Tutaj troszkę mimo wszystko narzucasz im zbyt wiele ograniczeń. Oni mają grać wąsko, środkiem, bardzo, bardzo szybko i jeszcze dodatkowo ograniczać swój ruch i swoje pozycje na boisku, co tak naprawdę ogranicza ich tylko do poleceń tych, które wynikają bezpośrednio z roli. Rzadziej będą na przykład korzystali z tych swoich umiejętności do różnych zagrań. Na przykład mamy tutaj świetnego bocznego obiegającego, który aż prosi się, żeby mieć tutaj kogoś do takiej gry, nie pomocnika odbierającego piłkę, który raczej będzie zainteresowany piłką, a kogoś, kto jest zainteresowany pozycją. Wtedy taki środkowy pomocnik na wsparciu, odbierając tę piłkę, poczeka na ten obieg, przytrzyma tę akcję trochę, spowolni ją rzecz jasna, ale być może uda mu się dzięki temu wykorzystać ten ruch do przodu obiegającego skrzydłowego, czy wówczas ruch pionowy środkowego pomocnika na ataku. Dodatkowo możesz tutaj odkryć już swoich zawodników też inne zalety, jak na przykład gra proste i krótkie podania, więc on będzie dodatkowo podkreślał ten twój styl gry, ale już na przykład, co zauważyłem, taki Scheidegger częściej wychodzi do przodu, odgrywa sklepki, szuka podań zamiast okazji do strzału, więc on szczególnie tutaj przy tej wyższej grze, no, przy takim ograniczeniu jego dyscypliny, no, zapewniamy tak naprawdę sobie to, że on nie będzie korzystał z tych swoich odegrań z klepki. On raczej będzie aktywnie jako taki Mecala na wsparciu, który gra wyżej. On będzie raczej od razu wykonywał ten ruch do przodu, podczas kiedy to poszukiwanie wolnych stref może mu się przydać. Właśnie on często może dzięki temu schodzić do środka, nawet przechodzić na drugie skrzydło w momencie,
momencie, kiedy akcja toczy się właśnie z tej strony. Podajemy do bocznych obrońców. Nie wiem, jeżeli to są rzeczywiście tacy kluczowi zawodnicy, na których rzeczywiście można oprzeć grę, choć ich parametry techniczne na to by nie wskazywały, przynajmniej tych, których mam tutaj teraz wybranych do składu, no to rzeczywiście można dodatkowo wspomóc ten wariant, ale pamiętaj, że to są twoi jedyni gracze, którzy zapewniają szerokość i jeszcze grają z zadaniem ataku, więc ja bym raczej nie obciążał ich tą piłką, ponieważ cóż to powoduje? To powoduje trochę taką sprzeczność, że z jednej strony bramkarz odbierając piłkę będzie ją kierował do bocznych obrońców, z drugiej strony oni mają zadanie jak najszybciej przenieść się na pozycje ofensywne, na skrzydle, a te podania do bocznych obrońców albo będą powodowały, że bramkarz będzie musiał, czy obrońcy, dłuższe piłki zagrywać do nich, i tu różnie może być ze skutecznością, albo oni z kolei muszą wstrzymać tę swoją ochotę do przejścia na połowę rywala, po to, żeby te podanie odebrać. Jeżeli masz wśród swoich środkowych obrońców, a widzę, że oni nie odbiegają specjalnie od bocznych, jeżeli chodzi o umiejętności techniczne, no to możesz śmiało zmienić to, tym bardziej, że masz trzech do wyboru tych środkowych na wariant rozgrywania w środku, dzięki czemu ci boczni wahadłowie od razu wykonają odważny ruch do przodu. Ty tutaj będziesz miał bardzo ładnie w drugiej linii zapewnione opcje podaniowe. Tu masz jeszcze fałszywą dziewiątkę, która też stanie się taką wysoką, co prawda, ale również opcją podaniową, dlatego my już możemy na przykład swojego środkowego obrońcę, albo tych bocznych, w zależności od tego, którzy z nich mają lepszy parametr podań, zakończyć do tego większego ryzyka. Wtedy ta F9 będzie częściej odbiorcą tych podań i taki Kowalski, no nie, on ma podania 9, ale na pewno u któregoś z tych zawodników tu już jest 10, tutaj już mamy 12, więc z całą pewnością ten nie, ale Flisa jak najbardziej zachęcałbym do tego, aby on podejmował więcej ryzyka w swoich podaniach i nawet można go skłonić do tych bezpośrednich podań, bo on będzie miał tutaj kilka bardzo fajnych i szybkich w zasadzie opcji do tego, aby takie bezpośrednie długie piłki z pominięciem drugiej linii zagrywać, a jeżeli te opcje będą zajęte, jeżeli ci zawodnicy będą pokryci, nie będą na wolnych polach, wtedy na pewno skorzysta on z cierpliwszego wariantu zagrania. Gramy bez ślizgów, gramy standardowo i wyższą linią. No, jeżeli rzeczywiście zauważysz, że rywale grają takimi długimi podaniami, ale to pewnie w ekstraklasie będziesz miał z tym rzadziej do czynienia, to nie bój się tej linii jeszcze ciut podnieść. Masz tutaj bardzo dobrą piątkę z tyłu, która i tak zresztą gra wysoko, więc będą mieli oni po prostu mniejszy dystans do pokonywania, wracając z ataku do obrony, a przy okazji będą też utrudniali tym ekstraklasowym rywalom rozgrywanie piłki. Mniej tam pewnie będzie problemów z tymi długimi piłkami za plecy. No, choć taki wariant z takim środkowym obrońcą na zabezpieczeniu, pamiętaj, że będzie trochę łamał ci te linie obrony. On będzie ciut zostawał zawsze z tyłu za tymi bocznymi środkowymi obrońcami. Bocznymi środkowymi obrońcami. Więc przy wyższej linii defensywnej, no na pewno nie gramy na spalone, ale też musimy się liczyć z tym, że szanse na łapanie zawodników na te spalone będzie trochę spadać. Poza tym bardzo dobrze taktyka ułożona. Więcej bym może wykorzystał tych indywidualnych umiejętności zawodników, skoro jeden z twoich skrzydłowych lubi atakować z tą piłką skrzydłem, no to po prostu dajmy mu tutaj polecenie trzymania się linii. Niech on poszerzy nam jeszcze ten wariant rozegrania. Niech, jeżeli dodatkowo ma umiejętności podań, zachęci go do takiego bardziej ryzykownego podejmowania decyzji. Są podania, jest technika. Dzięki temu zobacz, zyskujesz tutaj z tej strony bardziej bezpośredni wariant rozgrywania piłki, bardziej ryzykowny, więcej długich piłek rozgrywanych może z pominięciem drugiej linii, a wykorzystujących tego wysuniętego napastnika, tego środkowego pomocnika z atakiem, czy ten szybszy ruch w kierunku kolegów i pokazanie się do gry fałszywej dziewiątki, a również ten ruch po skrzydle wahadłowego.
Korzystajcie z tych zmiennych stylów rozgrywania. Jednym skrzydłem można grać inaczej, drugim inaczej. Nie trzeba zmieniać całego stylu drużyny. Wystarczy wykorzystać indywidualne polecenia do tego, aby zmienić troszkę i troszkę utrudnić rywalowi, utrudnić przede wszystkim silnikowi gry rozwikłanie naszej taktyki, a na pewno pierwsza liga i prowadzenie jeszcze tak fajnie zbudowanej drużyny, jak tobie się udało, jest świetną areną do takich testów i do prób przed starciem z dużo silniejszymi rywalami w ekstraklasie. Kuba, James, gratulacje, trzymam kciuki. Mam nadzieję, że sporo uwag do wykorzystania, korzystaj z nich mądrze, po kolei, obserwuj drużynę, patrz jak ona się spisuje, budujesz ją od dawna, drużyna jest na pewno zgrana, wykorzystuj to zgranie i na pewno przy pierwszych symptomach obniżenia formy, głupich strat albo nierozsądnych zachowań, wpuszczaj tych zmotywowanych o wysokim morale i wysokiej determinacji, a będziesz korzystał na pewno z dobrodziejstwa ich atrybutów. Łapa dla ciebie, powodzenia i daj znać, jak poszło w Ekstraklasie. Dzięki, cześć.